Mecz Polska Portugalia zakończył się smutno. A jednak Wojciech Szczęsny zapewne miał łzy w oczach z innego powodu. Koszulki polskiej reprezentacji wywołały zdziwienie na murawie. Mecz Polska Portugalia odbył się na stadionie BG Narodowym w Warszawie. Był trzecim starciem naszej reprezentacji w lidze narodów UEFA. Niestety, jego wynik skończył się porażką naszej drużyny 3,1. Wcześniej Polacy wygrali ze Szkocją 3,2 oraz przegrali z Chorwacją 0,1. Rozgrywki te są ważne, bo ich wynik będzie miał wpływ na eliminację do mistrzostw świata. Do tej pory to właśnie Portugalia prowadziła w tabeli i dzisiejsze starcie tylko wzmocniło jej pozycję. Skład Portugalczyków był zresztą bardzo mocny, znaleźli się w nim m.in. Diogo Costa, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias i Cristiano Ronaldo. Wystawieni przez Michała Probierza polscy piłkarze to Łukasz Skorupski, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz, Przemysław Frankowski, Maksymiliano Jedele, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nikola Zalewski. Karol Świderski i Robert Lewandowski. Jednak po porażce to nie oni zapadną najbardziej kibicom w pamięć. Co jeszcze działo się na Murawie? Przegrany mecz z Portugalią na szczęście nie był jedynym, co 12 października wydarzyło się na Stadionie BG Narodowym w Warszawie. Dla kibiców szczególnie ważne było oficjalne i uroczyste pożegnanie Wojciecha Szczęsnego i Grzegorza Krychowiaka. To dwa wielkie filary polskiej kadry i kibice pozwolili im to odczuć. Kiedy byli członkowie reprezentacji zjawili się na murawie. Zawodnikom obecnym i byłym kibicowały z trybun ich żony oraz partnerki. Ukochana Krychowiaka, czyli francuska modelka Celia Jaunat, wywołała przy tym niemałe zamieszanie została pokazana w transmisji na żywo zaledwie przez moment, co mogło spotkać się ze sporym zawodem, bo zaprezentowała się w wyjątkowo odważnym stroju, eksponującym jej urodziwy dekolt. Dużo częściej pokazywano zatorzone Wojtka, Marino Łuczenko oraz ich syna Liama, ale strój pięknej francuski nie był jedynym, który wywołał spore zamieszanie. Teraz mówi się już tylko o koszulkach polskiej reprezentacji, w których zawodnicy wybiegli na boisko. Co się na nich znajdowało? Pożegnanie Krychowiaka oraz szczęsnego na meczu z Portugalią było wyjątkowo poruszające. Na murawie pożegnali ich osobiście prezes PZPN Cezary Kulesza i sekretarz generalny Związku Łukasz Wachowski. Wręczyli im pamiątkowe koszulki, na których widniały ich nazwiska oraz liczba meczy rozegranych w kadrze. Wokół wiwatowali kibice, zebrani na trybunach. Ale to nie wszystko. Potężne emocje pojawiły się jeszcze wcześniej, kiedy drużyna reprezentacji Polski wybiegła na boisko na rozgrzewkę przed meczem. Okazało się, że wszyscy mieli na sobie koszulki z artystycznymi wizerunkami Wojtka i Krychy. Poniżej możecie zobaczyć nagranie oraz zdjęcia z tego poruszającego momentu.